Prezydent Andrzej Duda podpisał w Poznaniu ustawę o ustanowieniu nowego święta państwowego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego od tego roku wpisze się do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej. Święto będzie przypadać 27 grudnia, czyli w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego z 1918 roku, zaznacza prezydent Andrzej Duda. To jest pewien akt takiej swoistej, dziejowej, może to bardzo wielkie słowo, ale po prostu sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent podkreślił, że prawdziwa Polska ukształtowała się w swoich zasadniczych zrębach, kiedy miasto Poznań i Gniezno stały się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. Ostateczne zwycięstwo Wielkopolan przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski, dzięki któremu do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska, mówi historyk Piotr Boroń. Powstanie Wielkopolskie rozszerzyło granice odradzającej się Polski na zachód. Dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu spora część zaboru pruskiego powróciła do Polski. Oznaczało to, że Polska się odbudowuje. Zwycięstwo w dużym stopniu zadecydowało o kształcie zachodniej granicy II Rzeczpospolitej. Dokonania przodków to chluba Wielkopolan, mówi Zbigniew Czerwiński, którego rodzina walczyła w tym patriotycznym zrywie. Powinniśmy się tym chwalić, powinniśmy także mówić o tym, że następnie ta Armia Wielkopolska walczyła o polski Lwów i walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej. Także mój pradziadek przeszedł cały szlak bojowy. Armia Wielkopolska liczyła około 100 tysięcy żołnierzy. To oznacza, że przynajmniej 1/3 Wielkopolan ma bezpośrednich przodków, którzy walczyli w powstaniu. Święto 27 grudnia nie będzie dniem wolnym od pracy.